będziemy wybierać prezydenta i wybierzmy tego prezydenta mądrze. Ja będę głosować na Andrzeja, mojego męża. I proszę Państwa, nie tylko dlatego, że jest moim mężem, ale dlatego, że go świetnie znam. Kiedyś mu zaufałam, było to 20 lat temu i nigdy się na nim nie zawiodłam. Gdy Andrzej obiecuje godne życie w bezpiecznej Polsce, to nie jest to pusta obietnica. On ją na pewno spełni. Środa, 20 dzień maja, Marcin Prochacki, witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny Flash w dzisiejszym programie. Tragiczny wypadek w Świdniku. Śmierć w wyniku przygniecenia go przez betonową płytę. Porozumienie w oświacie. Było dużo emocji, ale też w granicach rozsądku, także jesteśmy zadowoleni. Protest pod cyrkiem. Może inne kraje pójdą za nami, no to nie jest tak, że musimy się tylko patrzeć naokoło, a samemu nic nie robić. Złote gody. Trzeba się szanować tak cały czas. Nie ma tak, żeby było wszystko idealne. Pechowy wtorek w miejscowości Świdnik. Wskutek tragicznego wypadku jedna osoba nie żyje, natomiast druga została przewieziona z ciężkimi obrażeniami ciała do szpitala w Jeleniej Górze. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w dniu wczorajszym odnotowali dwa zdarzenia, które miały miejsce na terenie gminy Marciszów. Dwa zdarzenia zaistniały na terenie miejscowości Świdnik. Pierwsze to w godzinach południowych jadący ciągnikiem marki Ursus 68-letni mężczyzna nie zachował należytej ostrożności, w wyniku czego ciągnik z przyczepą przewrócił się. Mężczyzna doznał ogólnych obrażeń ciała, został przetransportowany do szpitala. Policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia. Natomiast drugie tragiczne w skutkach niestety zdarzenie. Mężczyzna pracujący na terenie jednego z gospodarstw rolnych poniósł śmierć w wyniku przygniecenia go przez betonową płytę. Również policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia. Tam była druga osoba, która chciała pomóc temu mężczyznie. Tak, ten mężczyzna pracował na terenie gospodarstwa rolnego, pomagał. Jeden z tych właścicieli tego gospodarstwa chciał pomóc mężczyźnie, no niestety również doznał obrażenia w postaci złamania nogi i potłuczeń ciała. Przebywa w szpitalu w Jeleniej Górze. Epizod pod tytułem Funkcjonowanie gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze dobiega końca. W tym tygodniu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym a Urzędem Miasta w sprawie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Placówka wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze była od początku roku tematem sporów odnośnie funkcjonowania kamiennogórskiej oświaty. Jedni chcieli ją zamknąć, inni zapisywać do niej swoje dzieci, pomimo iż rejon zamieszkania przypisany był do gimnazjum nr 1. Prawdziwym tematem merytorycznych sporów było jednak odnowienie porozumienia, jakie jest zawarte pomiędzy Starostwem Powiatowym a Urzędem Miasta. Jako że w skład zespołu szkół wchodzi zarówno liceum ogólnokształcące, jak i gimnazjum nr 2, takie porozumienie było niezbędne, ponieważ te placówki należą do dwóch osobnych organów. Obie jednostki doszły jednak do kompromisu i gimnazjum nr 2 od nowego roku szkolnego będzie funkcjonowało normalnie. Zakończyliśmy negocjacje i w tej chwili jest przygotowane porozumienie do podpisania, ale już wszystko ustaliliśmy, co było istotne do ustalenia. To były długie negocjacje, ale prawdziwe negocjacje. Było dużo emocji, ale też w granicach rozsądku. Także jesteśmy zadowoleni. Będą funkcjonować oba nasze gimnazja, bo na tym nam zależy, żeby oba funkcjonowały, żeby młodzież mogła korzystać z obu gimnazjum i żeby miejsca pracy dla pracowników obu gimnazjum też były. Po długich negocjacjach porozumienie zostało podpisane, ale zamieszanie, jakie wywołuje ta placówka od początku roku, z pewnością wpłynęło na warunki porozumienia. Podpisane zostało na 2 lata i od nowego roku utworzone zostaną tylko 2 klasy pierwsze. Przekazywać będziemy pełną subwencję oświatową na jednego ucznia. Jeśli chodzi o kwoty dodatkowe,
tak powiatu, jak i miasta, to będzie przedmiotem naszych corocznych negocjacji. Będziemy ustalać kwoty co roku i myślę, że to nam się też uda, to dobrze będzie funkcjonowało. Ustaliliśmy, jakie koszty na pewno wchodzą w skład, są po naszej stronie dotyczące gimnazjum, jakie po stronie powiatów, a jakie mogą być właśnie wspólne i te mogą być dyskutowane. Podczas rozmów pomiędzy Starostwem Powiatowym a Urzędem Miasta ustalono jedną istotną rzecz, która jednak nie została wpisana do porozumienia. Na przebieg tych rozmów miały wpływ naciski ze strony mieszkańców odnośnie rejonizacji. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie badano nawet sprawy fałszywych meldunków. Wszystko za sprawą rodziców, którzy chcieli posyłać swoje dzieci właśnie do tego gimnazjum. Teraz najprawdopodobniej będzie to możliwe bez przemeldowywania. Postanowiliśmy wspólnie kierownictwa obu samorządów, że chcielibyśmy utworzyć dwujęzyczne gimnazjum. To by powodowało, że nie będzie potrzeby rejonizacji. Oczywiście będą wtedy zasady naboru, bo jakieś zasady muszą być. Ale to będzie przedmiotem naszych dalszych rozmów. To spowoduje, że dzieci z całego miasta będą mogły się ubiegać o to gimnazjum. Oczywiście to gimnazjum nie jest z gumy i wszystkich też nie przyjmie, bo takiej możliwości nie ma. Dlatego będą przyjęte kryterium, ale będzie to szansa dla dzieci z całego miasta, a nie tylko z wyznaczonego rejonu. Jest tu zgoda wspólna kierownictw, będziemy to rozwijać. Jeśli dobrze pójdzie, chcielibyśmy to od przyszłego roku otworzyć. Czyli to jest bardzo ważne. Ja uważam, to jest jedno z najważniejszych naszych decyzji. Skończymy te kłótnie, nieporozumienia, jeśli chodzi o przemeldowania, o brak naszej zgody itd. Nad Kamiennogórskim Zalewem około 50 osób wyraziło sprzeciw wobec wykorzystywania zwierząt w cyrku. To kolejna akcja lokalnych aktywistów, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwu na los niewinnych zwierząt więzionych dla rozrywki człowieka. Po raz kolejny, gdy tylko pojawiły się informacje o tym, że do Kamiennej Góry zawita cyrk, w którym występują zwierzęta, grupa aktywistów zebrała się w szyki i zaczęła działać. Cyrk bez zwierząt to hasło przewodnie protestu, który udało się zorganizować pod cyrkiem. Manifestacja miała przebieg pokojowy i była w pełni legalna. Głównym celem naszej akcji była przede wszystkim edukacja. Chcemy pokazywać ludziom, jakie jest prawdziwe oblicze cyrków, a tych właśnie ze zwierzętami, bo wspominaliśmy to już niejednokrotnie, zarówno w zapowiedzi, jak i podczas samej akcji, że nie jesteśmy przeciwko cyrkom, tylko przeciwko bezsensownej tresurze zwierząt. Organizatorzy tej akcji swoimi działaniami chcą uświadomić społeczeństwu, w jakich warunkach trzyma się zwierzęta występujące na arenie cyrkowej oraz jak źle są traktowane. Celem tej ogólnopolskiej kampanii jest również doprowadzenie do prawnego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach na terenie Polski, tak jak ma to miejsce w niektórych krajach zachodnich. Jest tych krajów coraz więcej, a najlepszym przykładem jest Holandia, która jako pierwszy kraj w Europie wprowadziła całkowity zakaz cyrków ze zwierzętami. A drogą Holandii poszła również Belgia, no tamten przepisy są, powiedzmy w cudzysłowie, troszeczkę łagodniejsze, bo tam jest zakaz wprowadzania dzikich zwierząt. Tam są wymienione zwierzęta, które mogą brać udział w cyrku. Całkowity zakaz wprowadziła Słowenia i Cypr. A tutaj pojawiają się argumenty, tak, okej, to są bogate kraje, może ich na to stać. No, nie jest to do końca prawda, bo cztery kraje z Ameryki Południowej, które za nas są uznawane za jakiś trzeci świat i za kraje biedne, również prowadziły zakazy. A tutaj prekursorem była Boliwia. Ale warto też dodać, że nawet jakby nie było żadnego kraju na świecie, który zakazuje takiej tresury, no to fajnie by było, żebyśmy my jako Polacy dali choć raz dobry przykład i może inne kraje pójdą za nami. No to nie jest tak, że musimy się tylko patrzeć naokoło, a samemu nic nie robić. W proteście, który miał miejsce w minioną sobotę, wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk. Do akcji chętnie przyłączyli się zarówno najmłodsi, jak i starsi mieszkańcy naszego miasta. W tym roku do cyrku przyszło dużo mniej osób niż rok temu, nie było kolejki przy kasie. Wiele osób się zastanawiało, no ale niestety płacz dzieci na rodzicach troszeczkę wymusza. Już ciężko odejść spod samej kasy. Może jakby zaczęli rozmowę z dziećmi w domu, byłoby to inaczej. I właśnie też na tym nam zależy, żeby uczyć dzieci, że zwierzęta się szanuje. No my jako człowiek czujemy się, że mamy pełną władzę nad naturą, ale to nie jest tak i sami po czasie odkrywamy, że no... Nie można krzywdzić natury, a pokazywanie zwierząt w cyrkach, a szczególnie króla zwierząt, jakim jest lew, pokazywanie, że on jest naszym podwładnym, jest to antyedukacja, a nie edukacja. Aktywiści mają mocne argumenty i dowody na to, iż zwierzęta są po prostu wykorzystywane. Właściciele cyrku sądzą jednak inaczej i uważają, że zwierzętom w cyrku nie dzieje się krzywda.
Taka wymiana na argumenty trwa już od lat, ale jak mówi jeden z organizatorów, Tadeusz Ferenc, takie protesty były już organizowane 20 lat temu i od tego czasu wiele się zmieniło. Jedno pozostaje niezmienne, to, że dzieci nie uświadamia się już od najmłodszych lat, jak powinno postępować się ze zwierzętami. Tutaj główne zadanie należy do rodziców tych dzieci, no i do naszych szkół, bo to w szkołach powinno się uczyć dzieci, że ktoś, kto krzywdzi zwierzę, no nie jest dobrym człowiekiem i że to powinno być zakazane. Gwarantuję, że jeśli w szkołach uczono by tego, że cyrki ze zwierzętami są złe, to podejrzewam, że dzieci same nie chciałyby chodzić do cyrków ze zwierzętami. Myślę, że to jest najlepsza metoda. No i 90% zadania należy do rodziców. Chodzi o to, żeby tłumaczyć dzieciom, co tak naprawdę kryje się za kulisami cyrków. Tłumaczyć dzieciom, że zwierzęta to nie zabawka, że to nie jest rzecz. No teraz jest taka moda, że na komunie się kupuje różne zwierzątka, kucyki, a dziecko traktuje to jak zabawkę. Dziecku trzeba wytłumaczyć, że to nie jest zabawka, to jest coś, co czuje. Cyrk to nic innego jak prywatny biznes przynoszący dochody. Dopóki w naszym mieście nie zabraknie chętnych, a na to się nie zapowiada, to z całą pewnością jeszcze pojawi się w Kamiennej Górze nieraz. Dlatego też aktywiści zapowiadają jeszcze mocniejsze działania w tym zakresie. Mają pełną świadomość, że jak oni się pojawią i pojawią się z tresurą, my pojawimy się po raz kolejny. No, poza tym zebrała się dosyć aktywna grupa ludzi, która chce działać nie tylko przed samym cyrkiem, ale również w trakcie pozostałych dni w roku chcemy organizować częściej akcje promocyjne, nie tylko o zwierzętach w cyrku, ogólnie o ochronie zwierząt. Bo muszę dodać, że część tych osób, która protestowała w tym roku pod cyrkiem, to są aktywiści, którzy działają w takich organizacjach jak Otwarte Klatki, czy Towarzystwo Ochrony Zwierząt, czy już znana w Kamiennej Górze grupa Food Not Bombs. Także będziemy działać. Kolejne dwie pary dołączyły do elitarnego grona, które może pochwalić się tak długim pożyciem małżeńskim. Państwo malczyńscy i Foktowie z rąk burmistrza miasta odebrali medale z okazji 50-lecia małżeństwa. W sobotę 16 maja w sali witrażowej kamiennogórskiego ratusza dwie pary małżeńskie odebrały z rąk burmistrza medale. W rocznicę 50-lecia zawarcia związków małżeńskich państwo Foktowie oraz Malczyńscy otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawane przez prezydenta RP. Państwo Anna i Tadeusz Foktowie od 64 roku są mieszkańcami Kamiennej Góry. Pani Anna pracowała 35 lat w zakładach odzieżowych, natomiast pan Tadeusz w zakładzie karnym w Kamiennej Górze. Owocem tego małżeństwa są dwie córki i pięcioro wnucząt. Od 20 lat obydwoje są na emeryturze. W ich związku przez lata pojawiały się różne życiowe problemy, które wspólnymi siłami udało się rozwiązać i dzięki temu mogą cieszyć się tak długim pożyciem. Jak upłynęły te 50 lat? Szybko, leciało nam. Dobrze. Różnie nam było, ale jest dobrze. Wiem, że zdrowie nam służy jeszcze jakoś. Państwo Aniela i Mieczysław Malczyńscy związek małżeński zawarli 51 lat temu. Podobnie jak państwo Foktowie, wspólne życie spędzili w Kamiennej Górze. Pani Aniela zawodowo związana była z floretą, natomiast małżonek z zakładem LEN. Wspólnie doczekali się czwórki dzieci, pięciu wnucząt i mają jedną prawnuczkę. Taka najszczęśliwsza chwila w państwa wspólnym życiu? Pierwsza myśl. Ja wiem. Narodziny pierwszego dziecka może? A to wiadomo, że to zawsze cieszy, jak pierwsze wyjdzie dziecko na ten, żeby była rodzina, to trzeba mieć i się zadowolony, że ma się dziecko. Obydwie pary zgodnie przyznają, że nie ma recepty na tak długie pożycie. Każdego dnia należy pielęgnować związek małżeński i wspólnie rozwiązywać problemy. Myśmy się nie zastanawiali, bo tylko praca była i tam w domu przy dzieciach, tak jak żona miała co robić przy tym. I dobre i złe są dnie dla tego. Trzeba się szanować tak cały czas. To nie ma tak, żeby było wszystko idealne. No nigdzie nie ma. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.